Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, co dostałam, co zamówiłam z Shein po raz kolejny. Także to jest chyba taka największa z moich współprac, z której mega się cieszę. Więc szybciutkim krokiem. Tym razem przesyłkę dostałam w pudle, takim pięknym pudle. Także tak to wygląda. To macie w zakładkach, oczywiście w kartach tutaj zapisane współpraca z Shein. Słuchajcie, ja już rozparcelowałam tą paczkę po części. Teraz nagram Wam open box, czyli będzie unboxing. Chyba razem z Try On Haulem. Kolejna przesyłka, czyli taka Black Friday'owa, o której Wam wspominałam, będzie 22 o godzinie 3 na kanale. Także wyczekujcie i jeden filmik tam będzie właśnie, tam będą dwa filmiki, tam będzie jeden filmik, gdzie będzie unboxing, a w drugiej dopiero części będzie try on haul, także będą dwa filmiki Black Friday'owe, a jeżeli chodzi o teraz, to koszulka, którą mam na sobie, w której jakby mogliście zauważyć już na pewno na zdjęciach, byłam na baletach, byłam na dance floorze i którą uwielbiam, jest ona takiej długości, czyli możemy sobie wkasać, ja właśnie tak sobie też uczyniłam, ja ją miałam tak włożoną w spodenki, pasuje ona do spodenek, do leginsów, do spódniczki skórzanej, ma szerokie rękawki, piękny motyw tutaj z przodu, który w sumie do mnie przemówił i te piękne, które wydawały mi się, że będą bardzo chamsko wyglądały, te cekiny wyglądają cudownie i powiem Wam, że 3-4 osoby zapytały mnie, skąd ta bluzka i że jest fantastyczna, także polecam Wam serdecznie. Rozmiar tej bluzki to jest rozmiar M, także to jest M-ka, idealna na mnie, wszystko idealne. Uwielbiam tą bluzkę. Rzecz, jaka się zastanawiałam, to właśnie, zobaczcie, ona ma tutaj podszeweczkę i ja się zastanawiałam, czy to mnie nie będzie drapać. Nie, nie drapie. Jest idealnie, kocham tą bluzkę i po prostu, no uwielbiam, uwielbiam. Wszystkie linki do tych ciuchów będziecie miały w opisie pod filmem, z linkami do tych rzeczy i do cen. Także w sumie cenę może Wam powiem, poczekajcie. Będziecie miały to też dodane w opisie. 8,99 i do wyboru jeszcze macie taką pudrowo-różową. Natomiast uważam, że biała to biała, biała to biała, do wszystkiego pasuje. No, także to jest rzecz numer jeden, z której 8,99. Pamiętajcie o zniżce na AGA 0,15, 15% zniżki. Także możecie z tego korzystać. Rzecz druga, z której mega strasznie się cieszę, to o której nie mogłam się po prostu powstrzymać i ja ją przymierzyłam. Musiałam. Ja po prostu musiałam, a to dlatego, że ja Wam wspominałam, że z Anglii nie dostałam, bo jak pojechałam po moje rzeczy, to moje rzeczy stały już, były wystawione chamsko na przed dom, czyli nie były one w garażu, w którym je miałam, że, a drugie chamsko rzucone na środek salonu, bo w dwóch pomieszczeniach, w dwóch domach miałam rzeczy. Nieważne, w każdym razie nie przywiozłam stamtąd, czyli nie odzyskałam kurtek. Wszystkie kurtki moje gdzieś tam zostały. Nie zostały mi oddane, także mam nadzieję, że ktoś sobie je fajnie spożytkował, być może ktoś się wzbogacił o parę funtów, także nie chcę już nawet wracać do tego tematu, więc postanowiłam zamówić kurtkę, bo żadnej kurtki nie przywiozłam, ani swojej, ani dzieci, więc kurtka, od razu robię Wam try on haul, kurtka w kolorze czerwonym, to było może... Nie, to była kurtka w kolorze czerwonym. Zobaczcie, jaka ona jest fantastyczna. To jest nawet nie tyle co czerwień, co taka malinkowa czerwień. No idealna, coś mniej więcej jak pomadka. Na ustach mam Moi Luxe Lip Lacquer Velvet. I to jest SMP 106. I to jest mniej więcej taka kurtka, prawie że taka. Także tak ona wygląda, ma ona kaptur, ma ona podszewkę taką miśkową, brązową, jeszcze są z białymi. Już Wam powiem kolor, nie kolor, Boże, już Wam powiem 20,99, czyli 21 funtów z 22, czyli jest minus 5%, a od tego macie jeszcze minus 15% ode mnie. Także tak by to wyglądało, więc polecam Wam serdecznie, bo fantastyczna jest to kurtka.
Już, jest to taka parka, tak to się tak to chyba mówi. Tutaj macie sznureczki, tutaj sobie możecie dopasować, zwężyć, jak Wam się podoba. Jeżeli lubicie, tutaj się wiecie, taliować. Ja nie przepadam, ja lubię mieć luz bluz. Tutaj mamy kieszenie, myślałam, że tu się wsadza, ale nie. Tutaj są kieszenie dość głębokie, więc na telefon, proszę zobaczyć, telefon. Idealnie pasuje i na szerokość praktycznie, i na długość, także idealnie. Ja uwielbiam mieć telefon przy sobie. To jakiś taki emblemacik. Rękawy idealne, nawet trochę dłuższe, co ja uwielbiam. To chyba jest atrapa, tak, to się nic nie odpina. Długość, jak widzicie, naprawdę taka za pupencję. Tak wygląda bok, tak tył. Tak, ona wygląda, jest fantastyczna. Ja się mega cieszę i jeszcze Wam powiem szczerze, że jeżeli przyjdzie mi jeszcze raz współpracować dalej, jakby kontynuować współpracę z Shein, zamawiam jeszcze jedną na 1000%. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ja tej kurtki rozmiar mam. Zaraz Wam powiem, aż mi się nie chce z niej rozbierać. Już w końcu się cieszę, że mogę ją nosić, bo jeszcze jej nie nosiłam. Ale zobaczcie, nawet do tej bluzki, do kozaczków, słuchajcie, no idealna. Po prostu materiał jest idealny, fantastyczny, taki mięciusieńki. Jest wspaniała. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to macie tak. Khaki, czyli taka ciemna, zgniła zieleń. Żółty, taki musztardowy, przepiękny. Czarna, różowa, błękitna, granatowa, czerwona, ta moja, ciemnoróżowa, taka pomarańczowa, niebieska, taka jakby ciemny jeans, jasny jeans, znowu taka jakaś niebieska, znowu niebieska, ale takie różne odcienie niebieskości, pomarańcz, taki jeszcze nieco inny i znowu ciemna niebieska. Także kolorów jest 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 kolorów, rozmiarówka jest S, M, L, XL, 2XL i 3XL. Kurtka jest fantastyczna, ja Wam ją serdecznie polecam. Ja po prostu ją ubóstwiam i mega się cieszę, że już w końcu mogę ją nosić. Także to jest rzecz kolejna, z której chyba najbardziej z tego zamówienia się cieszę. Także polecam Wam serdecznie Army, także idę do Army. Rzecz następna, jest to sweterek, ja nagrywałam Wam właśnie na Instagrama i nie wiem tylko dlaczego, ale taki dziwny zapach jest. Nie wiem, czy to wełna tak pachnie? Dajcie mi znać, czy wełna pachnie, bo jak tak, to tak właśnie coś wyczuwam, taki sztuczny jakiś zapach, taki nie wiem, wełny czy czegoś. To jest taki sweterek, on jest taki trochę na ukos, jest taki asymetryczny, rękawy, jak widzicie też, ten jest krótszy, ten dłuższy. Za chwilę Wam przymierzę i Wam pokażę. Cena jego to przecena jest minus 24% z 21 na 16 funtów. No i od tego też macie 15%, przepraszam, taniej jeszcze ode mnie. No i pozwólcie, że go przymierzę. No i sweterek prezentuje się następująco. Te ramię, właśnie ta ręka tutaj, to po prostu jakby najbardziej mnie urzeka. Można właśnie go nosić na ukos, on jest asymetryczny, ale do czego zmierzam? Tak, nie wiem dlaczego tutaj to tak wisi. Tu chyba trzeba coś zwężyć, o może tak, lepiej trochę, ale i tak wisi. Więc nie wiem, czy to nie powinno być na zmianę? Czekajcie, jakoś... Nie, no chyba nie. On chyba tutaj tak opadać powinien. Tutaj właśnie mi się łatwiej tak łatwiej mi opada, ale tu odstaje, więc jest taki trochę jakby, jak się to mówi? No, nietoperzowy, tu jest dłuższy, tu jest z kolei jakby za krótki. Zdecydowanie dla mnie jest za krótki, więc nie wiem, ale wydaje mi się chyba, że albo go zostawię tylko do nagrywek, bo bardzo ładnie wygląda góra, albo po prostu zostawię jakiś, nie wiem do czego, bo tak nie lubię, jak tutaj ciało odstaje. No jest dość krótki, powinien być tutaj dłuższy, a to jest one size, także nie ma rozmiarówki. No możecie same ocenić, no wygląda nieco dziwnie, tutaj wszystko odstaje, jakby z tego materiału do szyli tu byłoby lepiej. Ale tutaj wygląda przepięknie, to mi się bardzo podoba, więc tak jak mówię, do nagrywek naprawdę super sprawa. Także możecie ocenić. Ogólnie uważam, że naprawdę materiał i wszystko jest super. Jest wygodny, nie gryzie, a w biuście jest też ok, tak jak mówię, to jest one size, ale zdecydowanie dla mnie jest za krótki tu. Tutaj jest zdecydowanie za krótki. Zobaczcie, jak ja bym to jeszcze podciągnęła, to on byłby prawie że crop topem, a tu z kolei dużo za długi. Także trochę niepomyślane jest jakby tutaj to uszycie, ale ogólnie tak jak mówię, do nagrywek tak
Ogólnie bym go nie polecała i nie zamówiła. No chyba, że Wam to nie przeszkadza, że macie trochę ciała na wierzchu. Jeżeli lubicie, to jak najbardziej Wam się to spodoba, bo jest naprawdę ciepły, wygodny i przepięknie wygląda to ramię. No zobaczcie. Cudowne. Bardzo mi się to podoba i to dzięki temu właśnie zamówiłam. Ale czy bym go zamówiła? Nie. 16 funtów za ten sweterek w momencie, gdy wiem, że coś mi w nim przeszkadza? Nie. Tak to wygląda. Także ocencie same. Rzecz kolejna i już ostatnia. Jest to bluza. Bluza, którą ja już mam, więc nawet jej nie odwijam. Ja mam moją, już Wam ją przymierzałam. Możecie już ją u mnie obserwować. Tutaj Wam udostępnię ten właśnie z Shein chyba filmik. Chociaż nie, bo to będzie w Black Friday'u. Czyli Wam nie udostępnię, ale pokażę Wam za chwilkę może jak wygląda. Albo pokażę Wam zdjęcie, bo nie mogę Wam jeszcze pokazać. Więc zobaczycie to w Black Friday'owym holu. Bluza oversize, bardzo fajna. No, także przez przypadek zamówiłam dwie takie same bluzy. Także tak by wyglądało moje teraźniejsze zamówienie z Shein. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ze wszystkich 1, 2, 3, 4 rzeczy, jedna, czyli ten sweterek, jest taką, którą mogłabym czymś innym zamienić i myślę, że byłabym w pełni zadowolona, ale zobaczymy, może jakąś koszulkę pod spód, nie wiem jeszcze, może coś do tego założę. No bardzo mi się podoba tak do nagrywek. Do nagrywek jak najbardziej tak. Nie wiem, zastanawiam się, czego zostawię. Także dajcie znać, co Wy myślicie, co przyciąga Waszą uwagę, na co byście się zdecydowały i przypominam o rabacie minus 15% na hasło AGA015. Także korzystajcie, a tutaj gdzieś Wam wkleję właśnie link, kartę, przypnę Wam kartę z jakimś poprzednim haulem z Shein, żebyście mogli sobie porównać inne jeszcze na przykład rzeczy z tego sklepu. Ja Wam ten sklep polecam. Bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Wszystkie linki będziecie miały w opisie pod filmem. Buziaki, pajo!